Dobry wieczór Państwu. Witam w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko na przedstawieniu przygotowanym przez najmłodszą, a zarazem najstarszą grupę słuchaczy studia aktorskiego teatru Wit-Wit, Roxy, na motywach musicalu Chicago. Cały jazz. Obawiam się, że tak, Robski. Nikt nie porzuca mnie bezkarnie. Kochanie. Nie mów do mnie, kochanie, ty sukinsynu. Powiedziała mi, że to był włamywacz. To znaczy, że kiedy wrócił pan do domu, on już nie żył? Przykryła go prześcieradłem i... Mówię więc do niego. Bernie, jeżeli jeszcze raz strzelisz z tej gumy, a on znów zrobił pop! Zdjęłam mnie ze ściany strzelbę i oddałam dwa ostrzegawcze strzały w jego głowę. Zamieszkaliśmy pod jednym dachem. Szedł do pracy, wracał do domu. Robiłam kolację, potem piliśmy drink. Czuliśmy się w tych dwóch pokojach jak w niebie. Można chyba powiedzieć, że zerwaliśmy ze sobą na skutek odmiennego poglądu na sztukę. On widział siebie jako człowieka żywego, a ja widziałam w nim martwą naturę. $50 za jedną rozmowę telefoniczną? Musi ci się zdarzać dużo pomyłek, mamo. Pani Morton, jeśli mój mąż Wilbur zechce mnie odwiedzić, proszę mu powiedzieć, że nie chcę go widzieć. John. No wiem, że cię oszukiwałam. Okłamywałam cię. Zdradzałam cię z innymi mężczyznami. Podkradałam ci nawet pieniądze z kieszeni. Naprawdę? Albo ja dostanę całe 5000, albo ona będzie gniła w więzieniu, lub ja ustalę termin rozprawy. Gniła w więzieniu? Chyba pan nie mówi serio, prawda? Masakra! Oszalała z zazdrości! Kobieta zabiera, zabija 3 osoby! 3 trupy w jednym łóżku! Wszystkie ściany zbryzgane krwią! To okropne! To straszne! Ale za to jaki materiał na artykuł!